Dzień dobry, jesteśmy we Wrocławskiej Galerii Polskiego Plakatu, polishposter.com. Galeria mieści się we Wrocławiu, na ulicy Świętego Mikołaja, 5455. Polskiego plakatu polishposter.com zaczęła się w 1987 roku, kiedy rozpocząłem tworzenie, zbieranie kolekcji plakatu. Wynikało to najprawdopodobniej z tego, że polski plakat był zjawiskiem wyjątkowym, w którym początkowo się zainteresowałem, a z czasem się w tym plakacie zakochałem. Zbieranie plakatów przerodziło się w tworzenie kolekcji. Nie było to tylko chęć posiadania jakiegoś tam ładnego plakatu, tylko chęć zdobycia czasami czegoś, co tylko widziałem w jakichś publikacjach, książkach, starych informacjach na temat starych plakatów czy na wystawach. Plakaty były po prostu na tyle piękne, że chciałem je mieć dla siebie, chciałem je mieć w swojej kolekcji. Dużą, przeogromną część kolekcji zdobyliśmy z żoną na początku lat 90., jeżdżąc po zamykanych wówczas masowo kinach w Polsce. Odwiedziliśmy około 1500 kin przez 3 lata, jeżdżąc po Polsce z mapą, na której skreślaliśmy kolejne miejscowości odwiedzone, kolejne kina, często trafiając na w zasadzie pozostałości po kinach, które wówczas masowo zamykano. Trafialiśmy czasami do ludzi, którzy pracowali w kinach, których już nie było. Kina zostały zamieniane na jakieś hurtownie, bądź czasami burzone, przemieniane w sklepy, najróżniejsze rzeczy, bądź całkowicie likwidowane, ale udawało nam się znaleźć ludzi, którzy pracując w tych kinach odkładali gdzieś te plakaty i znajdowaliśmy te plakaty na strychach, w piwnicach, w bardzo, bardzo różnych miejscach. Czasami też w zamkniętych kinach udawało nam się do takiego kina wejść, udawało nam się znaleźć kogoś, kto tam pracował, te plakaty w jakiś sposób kupić, zdobyć. Tak powstała zasadnicza część naszej kolekcji plakatów filmowych, a bardzo dużo plakatów stale kupowaliśmy od kolekcjonerów, wymienialiśmy się, kupowaliśmy w teatrach, od wydawców i w galeriach, w kilku galeriach plakatów, które wtedy już istniały w Polsce. Kolekcja plakatu w pewnym momencie zamieniła się w galerię plakatu, początkowo tylko wirtualną. W 1997 roku założyliśmy stronę internetową polishposter.com. Była to strona angielskojęzyczna, na której po prostu chcieliśmy się pochwalić, chcieliśmy pokazać światu polskie plakaty. A w pewnym momencie zmieniła się też stronę sprzedającą plakaty, więc w tej chwili galeria polishposter.com jest sklepem internetowym, ale też miejscem, na którym pokazujemy plakaty, które wydajemy, informujemy o wystawach, które robimy. I kolejnym etapem istnienia tej strony było powstanie prawdziwej galerii, tej, w której w tej chwili jesteśmy. Kolejnym naturalnym etapem działalności naszej galerii była działalność wydawnicza. Poza tym, że chcieliśmy zdobywać plakaty, które już powstały, które stworzył ktoś inny, które wydał ktoś inny, rozpoczęliśmy naszą działalność wydawniczą, wydając plakaty tworzone na nasze zamówienie. Były to plakaty po części robione dla instytucji, po części plakaty stricte komercyjne, tworzone na nasze zamówienie nawet przez najlepszych artystów polskich. Dotychczas wydaliśmy plakaty kilkunastu autorów, w tym najbardziej uznanych polskich grafików, takich jak Waldemar Świeży, Franciszek Starowiejski, Jan Młodożeniec, Leszek Żebrowski, Wiesław Wałkuski, plus wydajemy też plakaty młodych autorów, którzy tworzą od niedawna, a są świetnymi kontynuatorami tradycji polskiego plakatu. Jednym z autorów, z którym współpracujemy bardzo blisko, jest Ryszard Kaja, wrocławski artysta, scenograf operowy, który w dorobku ma bardzo dużo plakatów operowych, plakatów teatralnych, który na nasze zamówienie tworzy serię plakatów pod tytułem Polska. Są to plakaty, które wiszą na ścianie za mną. Dotychczas w tej serii wydaliśmy 22 tytuły, a wspólnie z autorem planujemy wydanie około 70 plakatów, których
autor tworzy swoją prywatną wizję Polski, portretując w jakiś sposób miejsca, zjawiska, tradycje, kulturę Polski. I planujemy wydanie też tych plakatów w formie książkowej, kiedy seria będzie już zamknięta. Galeria, w której jesteśmy, z oczywistych względów jest miejscem, w którym sprzedajemy plakaty. Tak jak i wiele innych galerii funkcjonujących jako miejsca poświęcone sztuce, jesteśmy z formalnego punktu widzenia firmą, która nie różni się niczym od sklepu z warzywami. Tak działają najprawdopodobniej wszystkie galerie w Polsce, mimo iż nie jest to dla większości klientów rzeczą oczywistą. Będziemy tutaj organizować wystawy. Pierwsza wystawa, którą zorganizujemy, wystawa plakatów projektów Wiktora Górki, jednego z najważniejszych twórców Polskiej Szkoły Plakatu. I będzie to wystawa, na której pokażemy oryginalne plakaty od lat 50. do 80. Pokażemy inne wersje zrealizowanych projektów plakatów. Pokażemy rysunki, pokażemy inne prace autora, nie koncentrując się tylko na plakatach, ale pokazując szerzej całą twórczość Wiktora Górki. Na tę wystawę zapraszamy 18 maja 2013 roku w Noc Muzeów o godzinie 19. I będzie to pierwsza z autorskich wystaw, jakie zaprezentujemy w naszej galerii, poświęcone bądź temu plakatowi teatralnemu, bądź plakatowi politycznemu, społecznemu. Na pewno będziemy też pokazywać pracę młodych autorów. Mamy nadzieję, że będą to autorzy wrocławscy, którzy zechcą współpracować z naszą galerią. Mamy też nadzieję wielką, że uda nam się we Wrocławiu odnowić, namówić instytucje kulturalne na odnowienie polskiego plakatu we Wrocławiu, na stworzenie. Mamy nadzieję, że uda nam się przyczynić do tego, że na murach we Wrocławiu, bardziej na słupach plakatowych niż na murach, zawisną takie plakaty, jakie wisiały tutaj kiedyś w latach 70. czy 80. Jedną z wystaw, która będzie bardzo istotną wystawą dla funkcjonowania naszej galerii, będzie wystawa wrocławskiego plakatu teatralnego z ostatnich 70 lat. I myślę, że taka wystawa tutaj we Wrocławiu będzie istotną częścią wszystkiego tego, co wiąże się z tytułem Europejskiej Stolicy Kultury, dlatego że my tą wystawą będziemy udowadniać to, że Wrocław stolicą kultury może będzie tylko w roku 2016, ale tak naprawdę na ten tytuł zasłużył przez lata tego, co się w tym mieście działo, a plakaty są najlepszym przykładem i dowodem na to, że to życie artystyczne w tym mieście kwitło i dalej rozkwita.